Miejski Ośrodek Kultury wydał tomik zmarłego w 2016 roku policzanina Jerzego Leszczyńskiego. Z wielkim sentymentem jego twórczość i działalność wspominali bliscy i przyjaciele. 7 grudnia odbyło się spotkanie, na którym wspominano osobowość Jerzego Leszczyńskiego, wieloletniego pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, kierownika zespołu folklorystycznego Balbiny, dyrygenta Polickiego Chóru Kościelnego Maria Cantat, autora wierszy i opowiadań. My pamiętamy Jurka radosnego, noszącego dużo życia, ciepła, radości. Osobę, która była Neptunem podczas szybieskich Neptunaliów, osobą, która pięknie przewodziła biesiadą różnego rodzaju, która pisała wspaniałe utwory, pełne ciepła, radości, która była piewcą naszej polickiej ziemi. Podczas spotkania zaśpiewały Balbiny, które prowadził od 1999 roku. Wspólne koncerty, próby i wyjazdy jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyły. Byli jak jedna wielka, rozśpiewana rodzina. Tomik, słowo jak ptak, to wiersze luźne, dedykowane i religijne. Na pomysł, by zaprezentować je szerszej publiczności, wpadli pracownicy MOK-u, ludzie, z którymi współpracował na co dzień. Chcę Państwu powiedzieć, że przez te ostatnie tygodnie, kiedy pracowaliśmy wspólnie tutaj z kolegami i koleżankami nad tym tomikiem, mieliśmy cały czas poczucie, że Jerzy jest z nami. Cały czas był koło nas. Słyszeliśmy jego słowa, patrzyliśmy na jego zdjęcia, czasami się z nim trochę spieraliśmy, więc to był bardzo dobry czas i takiego go chcemy zapamiętać. Podczas spotkania recytowano wybrane wiersze autora. Każdy uczestnik otrzymał tomik. Julio, jesteś w prosterce. Lekarstwem jest twoje ulubione serce. Wanda M., choć czasem się złości, jej ludowa jest skrwikość. Swojej wdzięczności za organizację i udział w spotkaniu nie kryła żona Jerzego Leszczyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, jestem bardzo, naprawdę bardzo wdzięczna.